Hejka, dzieciaki! Słuchajcie, normalnie jestem taka podekscytowana. Dzisiaj taki fajny dzień przede mną. Muszę tylko poczekać na moją koleżankę i zaraz wam wszystko opowiem, co dzisiaj będę robiła. No, cześć, Popeti! Ojejku, co ty taka radosna? Słuchaj, no biegnę tutaj do ciebie przez pół osiedla. Mówisz, że jakaś super akcja jest. No, co się dzieje? Mów mi tutaj szybciutko. Słuchaj, dzisiaj będę się zajmowała małymi dzidziusiami, naprawdę, i ma być ich całkiem sporo. I tak sobie pomyślałam, że chyba mi pomożesz, prawda? Mogę na ciebie liczyć? Ej no, Popeti, ja nigdy nie zajmowałam się maluchami. Słuchaj, a gdzie one są? Może czym prędzej jak je poznamy, no to później będzie nam łatwiej. Zobacz, to są właśnie te maluchy. Tuzis, ależ one słodko wyglądają. To są takie maluszki i ich słodkie zwierzaczki. Szybko otworzymy tę paczkę, no i wszystko ci opowiem. Wow, Popeti, spójrz na to, ale to są słodziaki. Ojejku, mają ubrane pieluszki i takie śmieszne czapeczki. Każdy z nich wygląda jak takie małe zwierzątko. Oj, wiesz co, jak mamy się nimi zająć, to chyba musimy poznać ich imiona. Lecę po jakąś ulotkę, w środku tutaj pudełka była i zaraz znajdziemy ich imiona, no i bliżej się poznamy. Spójrz, ten pierwszy słodziaczek z taką szarą czapeczką, to jest chyba miś koala i on ma na imię Kenny. A ten, zobacz jaki śmieszny, mruga do nas oczkiem. Ma białą pieluszkę i taką czapeczkę. To jest chyba misiu polarny. I ten maluszek ma na imię Iggy. A tutaj, jaki słodziuszek, zobacz. To jest na pewno dziewczynka, taka różowa. I ma w buzi dydek, a czapeczkę, no cóż, to chyba jakiś jelonek. I ten słodziaczek ma na imię Banda. Kolejny maluszek, jaki ładny, niebieski. I to chyba jest, tak, na pewno, nosorożec tutaj na górze. Słodziaczek ma zamknięte oczka, a nazywa się Riley. Uwaga, uwaga, ostatni dzidziuś. Wow, słodka szara myszka, ale fajnie on wygląda. A ten mały chłopczyk ma na imię Mitch. Ach, wiesz co, jestem zachwycona tymi słodziakami. Jejku, jakie one są przesłodkie, takie malutkie. A wiesz co, jeszcze musimy jedną rzecz zrobić, bo każdy z nich to ma jakiegoś zwierzaczka dołączonego, swojego ukochanego. No i szybko musimy im je znaleźć, bo jeszcze nam się tutaj wszystkie rozpłaczą. Ach, masz rację, Popeti. Nie, nie, nie. Żadna z nas by nie chciała, żeby te słodziaczki płakały. To byłby straszny widok. Pędzę po te paczki, gdzie mogą być ich zwierzaczki. Spójrz, to jest pierwszy zwierzaczek. Ojej, równie słodki jak te maluszki. To jest mały koteczek. A tutaj mamy takiego różowego zwierzaczka. Wow, ale on ma duże uszy i to jest chyba właśnie ten mały jelonek. Popeti, Popeti, zobacz, tutaj jeszcze mam takie żółte pudełeczka. W nich pewnie jest schowana reszta zwierzaczków. Szybko je otwórzmy. Uwaga, pierwsza paczuszka. A w niej, ojejku, spójrzcie na to, jaki śmieszny ptaszek. Chyba troszeczkę wygląda jak taki tukan. I następna paczuszka. Co tam będzie za zwierzaczek? O, ja już widzę. Ale fajny mały piesek. Czarno-biały, ale słodziaczek. I jeszcze jedna paczuszka. Odcinamy górę, ostrożnie, a w środku, zobaczcie, to jest chyba malutki lisek, ale ma duży, puszysty ogonek. I chyba ostatnia paczuszka, odcinamy górę, a w środku,
Co my tutaj mamy? Ha, spójrzcie, jaka słodka, mała, żółta kaczuszka. Zupełnie jak taka do kąpieli, do wanienki dla maluszków. Popeti, przyjaciółko, spójrz tylko na to, ile my tutaj mamy maluchów. Oj, nasze małe bobaski zdecydowanie lepiej się czują. Od razu im się poprawiły humory, jak zobaczyły małe zwierzaczki. Ej, czekaj, czekaj, to nie koniec. Znalazłam jeszcze jedną, taką dużą paczkę. Ciekawe, co tam będzie w środku. Szybko ją otwórzmy, żeby żaden dzidziuś ani zwierzaczek nie siedzieli w tym pudełku. Uwaga, uwaga, kogo my tutaj mamy? Ta paczuszka jest zdecydowanie większa. A tutaj jest bobasek. Ojejku, jak śmiesznie wygląda. To teraz szybko sprawdzimy na ulotce, który to może być. Szukamy dalej. O, mam go tutaj. To jest on, spójrzcie. Mały bobasek, który ma zieloną pieluszkę w takie czerwone kółeczka i zieloną czapeczkę z takimi wielkimi uszami, ma na imię Czołki. Ojejku, ja to się zakochałam w tych maluszkach, ale one są słodziutkie, a ten niebieski to już w ogóle. Wiecie, ja mam takie niebieskie włosy, zupełnie jak jego czapeczka. Zaraz mu dam jakiegoś fajnego zwierzaczka. Niestety nie udało nam się w paczuszce znaleźć małego nosorożca dla tego dzidziusia, ale myślę, że z tej małej kaczuszki to na pewno będzie zadowolony. Ha, widać, że mu się bardzo podoba. Przytula małą, żółtą kaczuszkę. Skoro tamten maluszek dostał kaczuszkę, to ta mała, słodka dziewczynka dostanie tego oto różowego jelonka. Spójrzcie, idealnie do siebie pasują. Widzicie? Chyba udało nam się skolekcjonować pierwszą parę i teraz już nie będą się czuły takie samotne. A teraz czas na maluszka w czapce z niedźwiedziem polarnym. Co by mu tutaj dać? O, chyba spójrzcie, ten biały piesek będzie idealny. O, jak się polubiły, od razu się przytulają do siebie. O, jaki to jest słodki widok. Popeti, Popeti, spójrz, ja mam jeszcze te dwa słodziaki. Oj, oba są szare, mała myszka i miś koala. Szybko znajdę im zwierzęcych towarzyszy. Tobie, kochanie, damy kotka, a dla ciebie na przykład tego fajnego ptaszka z kolorowym dzióbkiem. Nie no, zdecydowanie od razu się pokochały. Oj, zawsze wiedziałam, że małe dzieci uwielbiają zwierzątka. No i nasza ostatnia dzidzia, ta, która była schowana w tym ostatnim pudełku. Ojejku, mam nadzieję, że się nie gniewa, że ją otworzyliśmy na końcu. Dla ciebie mam małego liska. Proszę, dołącz do swojej małej rodzinki i twój zwierzaczek. Na pewno się bardzo polubicie. Popeti, widzisz to? Ale bobasy są zachwycone. Idealnie. Wow, w ogóle nie zapłakały ani razu. No i bawią się ze swoimi zwierzakami. Chyba idealne z nas nianki, jak myślisz? Uważam, że najlepsze z nas nianki. O tak, taki widok to jest coś słodkiego. A wiesz co, Popeti? Ja to chyba zaraz do nich tam dołączę do zabawy. O tak, też uwielbiam małe zwierzaczki, a jeszcze jak są z nimi małe bobasy, to już w ogóle, aż serce się rozpływa. Popeti, przyłącz się do nas, szybko, chodź tutaj, maluchy już czekają na wspólną zabawę.
Już do was dołączam. Ojejku, tak się cieszę, że mi dzisiaj pomogłaś. I jeszcze do tego przytulę jakiegoś bobaska. A patrz, nie musiałam go nawet wołać. Od razu do mnie przyszedł. Ojejku, ale ten dzień się dobrze zaczyna. Ciekawe, jak się skończy. Hej, hej, kochani, z tej strony Sylwia. Napiszcie mi, czy przypadły Wam do gustu małe, słodkie dzidziusie Tuzis i ich słodkie zwierzaczki. Pamiętajcie, kciuk do góry, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia. Pa, pa!